Dzień dobry panie i panowie, czwarteczek. I kolejny dzień, kolejne wyzwania. Panie i panowie, mamy już dwie lokacje zrobione. Byliśmy na początku załadować się w Walwajku w Magdzie Tyres. Co ja robię, patrzcie. W Walwajku w Magdzie Tyres. Przesmyczyliśmy się do Bredy, obecnie jesteśmy w Bredzie. Zrzuteczkę zrobiliśmy. Godzinę pauzy wypuściliśmy i teraz jabolę załadowaliśmy. Mamy 16 wózków do Rosendalu z winami. Taka sytuacja, ale coś ta klapa ciężko się domyka. Stryk, myk, fyk, plomba. I patrzcie, coś wam pokażę, jaka chujnia jest. Na plombę macie oczko, ale tego drugiego tutaj już nie ma. Tak, ani tu, ani tu, czyli jak założymy plombę, a nigdzie indziej nam nie przejdzie, żeby to jakoś rozsądnie zrobić, tam też nie przejdzie, robimy sztukę. Oha. Rozumiecie? No cóż, pewnie uszko było i się urwało. Taka sytuacja. Z Michałem latamy czwarteczek, jeszcze dzisiaj, jutro i od przyszłego tygodnia będzie walczył sama. Opa, opa. Co my? Idę, wchodzę, jak ja stary jestem. Piszczy drzewia. Jest. Gdzie to teraz? Panie Michale, lecimy. Rosendal z jabolami dzisiaj. Ten lur. Tam jest. Autostrada. Jabcoki wieziemy. Ciężkie wózki, na szczęście mamy ich mało. 16 sztuk z jabolami. Rosendal. Teatr na Rosendal, później z Rosendal polecimy na OVP Outhastel i będziemy brać załadunek na SCB Rotterdam. I tam zrzuteczka i od razu załadunek do nas na bazę. Tararara. O. Pięknie, że aż mięknie. Jasno się robi. I jest gitara, a ten gdzie tam stoi? Tym zestawikiem. Aha, no całe szczęście, bo byśmy tam nie wyrobili na zakręcia. Do Rosendalu ile mamy? Nie ma daleko, nie? Nie. O, już tutaj. Sio, poszły. Taś. Dobra, ruszamy. Piękna pogoda się zapowiada i oby tak zostało. Prawie bezchmurne niebo, prawie. Prosta droga do Rosendal? Oj, gitara. Lecimy. Moi panowie, chciałem się ruszyć taki temat, jeżeli chodzi o pracę tutaj w poczcie, bo co niektórzy piszą maile, czy mógłbym gdzieś tam kogoś polecić i tak dalej. Powiem wam tak, nikogo nie polecam, bo ja nie jestem od rekrutacji, jestem zwykłym kierowcą, tak jak Michał i reszta kolegów. My nic do tego nie mamy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to sorry, ale bezpośrednio do Poczty Holenderskiej trzeba maila słać albo dzwonić. Ale wam tak krótko przedstawię, jak to teraz wygląda. Od dłuższego czasu, nawet przez IC Biuro, od dłuższego, gdzieś tam chyba od miesiąca będzie, poczta sobie zrobiła taki wymóg, dała do IQ Select, że mają przyjmować osoby wyłącznie z holenderskim prawem jazdy. Także przez biuro już nie przyjdziecie z polskim prawem jazdy i tutaj już pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że żeby bezpośrednio pracować w poczcie, no to sorry, musicie mieć meldunek w Holandii, zakwaterowanie w Holandii, konto holenderskie wyrobione, zaświadczenie o niekaralności z Holandii trzeba dostarczyć, numer SOFI, tak zwany BSN, czyli to jest wasz numer podatkowy. Czy tam jeszcze coś minąłem? Chyba nie. W bądź razie, przebywając w Polsce,
macie szans dostania się tutaj do pracy w tym momencie. Gdyż, ponieważ jakobyś, no, fizycznie musicie być na rozmowie kwalifikacyjnej, tak? Także na odległość nie załatwicie nic. Jedyne, o co się możecie starać i co jest najlepszą opcją, to praca przez agencję. Agencja wam pomoże prawdopodobnie załatwić wszystkie tam papierki typu SOFI, numery. No, konto wy sobie sami założycie, to nie jest trudne. Ale przede wszystkim dadzą wam zakwaterowanie. Także IQ Select na pewno daje chaty. A jak nie do poczty, no to dużo innych firm. Simon Losy i tak dalej, jest tego od groma, mają pracę. Dzwoniłem do IQ Select właśnie w sprawie takiej, się pytałem, czy to prawda, że do poczty przyjmują tylko z holenderskim. Powiedzieli tak, bo poczta ma taki wymóg, ale do innych firm jest po staremu i z polskim prawo jazdy na inne firmy biorą. Także tam nie ma problemu, mają roboty, no dużo mają. Zależy kogo co interesuje, czy chce jakimiś firankami jeździć, czy tam jak my. Co to my mamy za naczepę? Skrzynię. Skrzynię taką mamy. Nie wiem, jak ona się fachowo nazywa. Ona jakąś tam nazwę swoją ma. Chłodnia bez chłodni. Chłodnia bez chłodni. Nie, jest nazwa, ja nie pamiętam, jak to się nazywa. No, ale taką skrzynią, że to się prota otwiera i pakuje się tyłem. Panie i panowie, i to jest chyba najlepsza opcja. Dla mnie tak. No. Jeździłem plandeką i teraz tym i bez porównania. No, plandeka to jest katastrofa. To jest katastrofa, tym bardziej jak zimno pada, jeszcze się gdzieś te firanki tam zacinają. Albo wiecznie jedziesz na pustko. Ale no tak. No. Także lepsza opcja to jest, panie i panowie, przez agencję pracy, już tam w którymś filmiku mówiłem, jak to wygląda. I przebywając w Polsce na pewno nie dostaniecie roboty na poczcie. No bo nie. Oni chyba tak nie przyjmują bezpośrednio, nie? Tylko najpierw przez agencję. Nie, przyjmują bezpośrednio, bo ja bezpośrednio zacząłem robić. Aha. Ja, Patryk, Paweł. Tyle, że teraz się zmieniło i na przykład przez agencję, no to już jest wymagane holenderskie prawo jazdy. Także jest utrudnienie, panie i panowie. Ci, co teraz chętni są w Polsce, no bezpośrednio na pewno się nie dostaną, a przez agencję na pocztę też będą musieli prawo jazdy wymienić. Także nie wiem, wybór należy do was. Także nie piszcie do mnie, bo ja nikogo nie polecę. Pierwsze, że się nie znamy, a drugie, nie będę brał na garba sobie ewentualnych jakichś problemów. Nie mówię, że będą, ale mogą być. Także nikt się podkładał nie będzie. A tym bardziej, że ja czy Michał nie jesteśmy od rekrutacji. My jesteśmy pracownikami, od rekrutacji są inne osoby. Siedzą w biurze, także proszę was, nie piszcie mi maili. Weź tu na poleć mnie gdzieś tam, coś tam. Bo z przykrością informuję, że nie jest to możliwe. Jest jedna firma Consolid, Eindhoven, Consolid pisane przez C. Oni też przyjmują do poczty, ale nie gwarantują zakwaterowania. Aha. Ale dobra agencja. Dobra agencja, Consolid. Może ktoś tam mówi po polsku. Ogólnie w wielu holenderskich biurach pracy ludzie rozmawiają po polsku, także. Ale język angielski komunikatywnie lepiej znać. Tak jest. Komunikatywny angielski wystarczy. Nie, się już tutaj nie czepiają, że trzeba po holendersku, tak jak 10 lat temu. Jest taki niedobór kierowców w ogóle chyba w każdej branży, nie tylko w transporcie, wszędzie nie ma ludzi. Wszędzie. Nawet po magazynach, nie? Czytałem taki artykuł, no. Właśnie, że jest strasznie niedobór pracowników na rynku Holandii. Holandia to strasznie, no tutaj to nie ma rąk do pracy, także angielski wystarczy. Także wyjaśniłem to, co miałem wyjaśnić, panie i panowie. Wiecie, jak to wygląda i szerzej to się opowiadałem, nie wiem, no to już z miesiąc do tyłu był filmik puszczony, jeżeli chodzi o pracę, także proszę sobie przywinąć. Ci, co są chętni, głodni wiedzy i informacji, to zapraszam, odsyłam do materiału, może podlinkuję gdzieś w opisie, zobaczymy. Także, panie i panowie, lecimy do Rosendal zrzucić wózki z jabolami. Taka sytuacja. Chateau de Jabol, rocznik bieżący. O kurwa! Niedaleko. Później OVP.
OVP co? Out Hostel. Nie byłem, nie znam lokacji. Także coś nowego dzisiaj będzie. Coś nowego, lecimy, lecimy. Tuna siedzi, się byczy, Michał kieruje, także należy mi się, po roku pracy mogę sobie tydzień posiedzieć. O, taka sytuacja. Dobra, komu w drogę, temu trampki. I wjeżdżamy do Rosendalu, już jesteśmy. Opa, 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 i gdzieś tutaj po lewej. O, i proszę bardzo. Jest lokacyjka. Zajebiście. A Tom nam każe jechać, patrzcie gdzie. Gdzieś tam wpiździec, zawrócić i dopiero wyjechać. Także znowu Tom się nie popisał. Zaś się baniutki nie popisał. To jest tu. Piknik, czekaj. Ta, to jest tutaj, to jest tam. On nawet macha. Czekaj, nic tam nie stoi z tyłu, żebyśmy nie przedzwonili. Nie. Dobra, nawigację wyłączamy. I tu musimy wjechać. I będziemy się zrzucać tam, gdzie gościu nam machał. Z tamtej hali. O, tam gdzie wrota otwarte, panie i panowie. Opa, opa. Elegancko. Somy. I zrzuteczka. Jaboli. Jabole zrzucamy. Opa, 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 hardkorowo. A few moments later. Opa, opa. Jesteśmy zrobieni, panie i panowie. Ej, jestem Michałek. Jest, jest. Dobrze. Mamy to. Na momencie poszło. Patrzcie, jakie zajebiste małe popierdółki do rozważenia papu po ludziach. A? Opa, opa. Strasznie się reklamują. Ten piknik w Holandii. Wszędzie reklamy od nich są. Jak oni działają? Zamawiasz żarcie i oni ci dowożą, tak? To coś. Co? Jakoś takoś. Mówi ten piknik. A, on działa na jakiejś zasadzie, taki a la catering, coś takiego, ja tak? Jakiś kiedyś sprawdzałem, jakaś aplikacja jest. Ale ponoć chyba, znaczy, tak, no, umawiasz jakąś godzinę i wtedy zamawiasz od nich. O. Ale nie wiem, czy to się opłaca, już wolę iść na samo zakupy. No, no raczej nie. Zawsze trzeba zapłacić ekstra. O, ale taką furą, no to już wjadą wszędzie, nie? Kurwa, to jest trochę większy od rowera. Rower z przyczepką w budzie. Z przyczepką. Rower z paką. O, to jest taka mała solówka na przyuczenie. O, o, patrz, panie, taką solówą jeździł, to... Mistrzostwo. Dobra, jesteśmy zrobieni. Jabole zrzucone. Co my mamy następne teraz? OVP Out Hostel lecimy. Tam stary nie był. Tam stary nie był, czyli trzeba będzie w tom tomie zrobić ptaszkę, żeby na przyszłość było. Dobra. A ja nawet nie wiem. Nie wiem, bo ja tam nie byłem. Nawet nie wiem, w którym kierunku mamy walić. Dobra, idziemy. Chodźcie, raczej tędy. A co? No nic, bo ona zanim się zaległa. Aha, Sidzik. O, do głównej drogi to w prawo byśmy musieli lecieć. Opa. Tak to jest. Pogoda ciepło się robi. Gorąco nie będzie, ale znośnie. Już nawet mogłem wyjść na krótki rękawek na dwór, to jest dobrze. O, jest dobrze, panie i panowie. Tutaj się makaronik grzeje. Hardkorowy. My z prawej przyjechali. Makaronik się grzeje jeszcze z pół godzinki i papo będzie gotowe. Elegancko. Spaghetti carbonara, tralalala. Dobra, lecimy z powrotem. Out Hostel, nie wiem. To z depo, czy co to jest? OVP. To będzie coś, mała lokacja nasza, pocztowa. Mała lokacyjka jakaś. Dobra, panie i panowie. Lecimy ratować świat, robaczki. I jesteśmy, panie i panowie, dojeżdżamy sobie do Out Hostel, czyli w Out Hostel. Jesteśmy do lokacji, dojeżdżamy tam, gdzie stoi ten busik. To coś małe, to nie jest bus. Ten Volkswagenik. I tam będziemy się cofać, z drogi będziemy cofać. Tutaj Mercedesem, Matrosem jeździłem. O, tutaj gdzie oni. Stryk, myk, fyk. Opa, opa. Dalej, nie tutaj. Kolejne, no. Kolejna brama.
O, w tą bramkę będziemy tutaj się musieli wyciągnąć przodem easy, i tyłem easy. Pstryk. Na luzie, panie. O, także ten. Tuna wie, tylko tuna ptaszka nie zrobił w nawigacji, dlatego, a raz tutaj byłem. Raz tu byłem. Dobra, to ja pójdę otworzyć, bo później tam przy murze może już nie być opcji takiej, żeby się otworzyć. Nic nie jedzie, także możemy stać. Mamy to, panie i panowie. Coś tam, ta klapa strasznie ciężko chodzi. Coś tutaj, ktoś chyba kiedyś coś za mocno zrobił, albo w coś przypierdzielił, bo strasznie ciężko się rozblokowuje te drzwi. Taka sytuacja. I tutaj będziemy mieć już załaduneczek na co? Na Rotterdam, robaczki. Opa, DOG 11. Michałek da radę. Michałek da radę. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Elegancko wejdzie. Opa, opa. Dobry kierowca, powiem wam. Dobry kierowca, jak na drugi tydzień na zestawie niecałe, to jest półtora tygodnia dopiero jeździ. No, półtora tygodnia na zestawie i powiem wam, daje chłopi na radę. Idzie. Idzie, bardzo ładnie idzie. Wejdzie. To jest właśnie to, jak są takie doki w dół. Murki, nie murki. Ale, no widzę, patrzcie, bez wyciągania odstrzała. Półtora tygodnia na zestawie i chłop sobie daje radę. Bezproblemowo bym powiedział. Także, co wam powiem. Pojętny uczeń. Ja nie mam do czego się przypieprzyć, powiem wam. Wszystko idzie tak, jak powinno iść. Elegancko. Dobra. Stary sobie będzie musiał zaraz przeskoczyć, ale na razie nie. Niech dojedzie do doku, pójdziemy obniżyć albo podnieść sobie naczepkę. I będzie gitara. No, odstrzała, a ja tutaj jak wjeżdżałem pierwszy raz, 3 razy wjeżdżałem. Widzicie różnicę? O, ma to. Ma tą smykałkę, tak to powiem. Także, tak jak powiedziałem, to stary się powinien uczyć od niego, a nie on ode mnie. Ja tutaj co najwyżej to tylko siedzę, nadzoruję, no ale tak naprawdę to nie ma co. Elegancko. Elegancko. Dobra, mamy to. Stary zeskakuje. Sprawdzamy naczepkę. Idziemy na załadunek. Panie i panowie. Jest. Do góry. Podniesiemy do góry. Z jakieś 20 cm trzeba go machnąć. Naczepka ustawiona. Pięknie, że aż mięknie odstrzała. No i to jest kierowca. No. Lecimy. Stary na krótko. Jest dobrze. Załaduneczek. Myślę, nie więcej jak 15 minut zejdzie i na Rotterdam. Ciśniem na Rotterdam. 20 minutes later. No i zrobieni. Od razu kawka wchodzi. Tutaj kolega. Oj, kolega też przyjechał z gratami. Także musimy szybciutko uciekać. Mamy, ponieważ tylko jeden doczek. Także ryki tyki, fajne bryki i tuńczyka gang. Zamykamy i do Rotterdamu podążamy, panie i panowie. Do mojego ulubionego Rotterdamu. Da. Zobaczysz lokacyjkę. Zobaczysz. Do góry to mówię, będzie fajnie. Na dół. Na dół to zobaczysz. Tam być, ja wiem, że Rotterdam jest zjebany. Poniekąd tak. Tam się ciężko jeździ. No, dobra. Tutaj już bez nagrywania, zamykania, bo kolega czeka, także raz, dwa, trzy i spadamy. I mamy to. Kolejna lokacyjka odhaczona. Teraz kierunek SCB Rotterdam. Jedziemy na lokację. Kogo? Mareczka z Rotterdamu. Mareczek tam też dzisiaj rządzi, bo ma tak samo zmianę jak ja. Czyli ja mam dniówki, to ma też dniówki. Może gdzieś go tam trafimy. Zresztą później do niego zadzwonię, to zobaczymy, co jest 5. A co wzięliśmy? Wzięliśmy embelaże, czyli co?
puste wózki. Puste wózki. Poszło, zeszło na nie. Z 10 minut tam byliśmy. O, maksymalnie. Maksymalnie. Teraz szofercie wiezie mnie do Rotterdamu. Opa, opa, elegancko. Także dzisiaj nawet fajna dnióweczka, powiem wam. Nie mieliśmy dużo roboty. To już będzie ostatni punkt. Zrzutka i załadunek do nas na bazę. A do nas to co będziemy brać? Obstawiam, że listy będziemy brać. Listy będziemy brać. Wózki z listami. Taka sytuacja. Dobra, ile tu tam kilometrów mamy? 5 dyszek. 5 dyszek mamy, o! Dobra, to trzeba było się już powoli za śniadanie brać, już gorące, także aż parzy, także... To jest to! To jest to, co Tuńczyki lubią najbardziej, makaron z mięchem. A czemu? O, tuna? Czemu? Bo jak jeszcze za dawnych, starych, dobrych lat, jak jeszcze robiłem tam, gdzie robiłem, to siedząc na posterunku uzbrojonym, wpierdzielałem, wiesz, się trenowało wcześniej cały czas, czasu było i wdupiałem te tuńczyki z Biedronki w sosie własnym albo w oleju, nie? No. I był taki dzionek, że się zatrułem tym tuńczykiem z Biedronki i przez 2 dni było, oj, z wszystkich otworów leciało, tak to powiem. No i przyjebałem, no, chorobowym na 3 dni i dlatego dali mi ksywę tuna. Ciekawe, czy widzowie dowiedzieli. Nie wiedzieli, teraz się dowiedzieli. No, taka sytuacja. Stary kiedyś pakował jak głupi i w każdym posiłku była ryba. No, a że tuńczyk z Biedrony, no, był w miarę tani, no to się opychało kurczakiem z Biedrony i tuńczykiem z Biedrony. Taka sytuacja, no ale któraś puszka widocznie była nie teges i kuku miałem. Dlatego stary był tuna. Jest tuna, będzie tuna. Pozostanie tuna. Taka sytuacja. Dobra, panie, panowie, 50 km do Rotterdamu. Będziemy skręcać na OVP. Na... Gdzie? Nie. Tam dalej, tak, tak. Tam jest most, ale my przed mostem skręcamy do SCB Rotterdam na naszą lokacyjkę. To jest jakieś za zakrętem 300 metrów w lewo. Przejdzie. Taka... Przejdzie, wszystko przejdzie. No, ale tam dalej kolejne 300 metrów pod mostem już nie hu hu. Opuścimy go i przejdzie. Powietrze trochę ten. Spuścimy też. Na żywego. Ostatnia lokacyjka. Ostatnia, zobaczymy. Nie, mam nadzieję, że to będzie góra, bo jak puste, to chyba będziemy u góry zrzucać. A ten co, co tą motorynką tu robi? Laska, nie? To 50 jest. Pojebany. No. Nie myślą nic. Ja pierdziel, no. I są my. Opa, opa, elegancko. Wszystko przechodzi. Przechodzi. Jak ta lala. Jak ta lala.
Dobra, 200 metrów i w lewo. 200 metrów i w lewo. Tak, tutaj. No raczej tam ciężko by było. No to jest właśnie te 3-6. O kurwa, nie, nie cholery. Nie ma szans. Nie ma szans. Trzeba tam gdzieś pytać, czy co? Musimy wjechać tutaj i tam, gdzie stoi ten Mercedes, on musi stamtąd spierdalać, bo my tam musimy wjechać. Także nie wiem, co on tam robi, chyba że to jest jakiś serwisant. Czyli obojętnie, który chyba nie jest, to jestem. My od 1 do 20 mamy. Nie chcą nas puścić. Powiedział gościu, że mamy się na 16 zadokować, ale bramki nam nie otworzył już. Jebaniutki. Taka sytuacja. O. Teraz poszło. Stryk, myk, pyk i lecimy do góry. Panie i panowie. Tutaj na dole, to co mówiłem, to jest przedupcone jak w ruskim ciągu. Tam zestawem się zrzucać. Naprawdę, walka o życie. Walka o życie tam jest. Tu jest okej. A jaki dokąd mówił? 16. 16 to będzie gdzieś tutaj. 12, 16 tam. To tutaj sobie będzie musiał przodem jechać i na prawe lusterko cofać. Na prawe? Aha. Bo tu no, one są... Nie, bo one są pod skosem. Podjedź sobie tutaj kawałek do tych doków. Tak się wyciągnie tak na środek. I tam musimy tyłem lecieć. Na dok 16, ale on jest pod skosem, także będziesz miał miejsce. Będziesz widział w lusterku. Opa, opa. Lecim. Zrzuteczka. I później załaduneczek. Załadunek, ja myślę, że będzie gdzieś tutaj. Od jedynki do piątki. Gdzie jest to? Tam musisz jechać, gdzie ten DAF. No i cofamy sobie. Panie i panowie. 16 jest tutaj. Tutaj się musimy wbić. Na prawe lusterko. Opa. Ale dok spod skosa, także nie będzie większego problemu. Ewentualnie z dwa razy się wyciągnie i wskoczy. Także będzie gitara. O! Już za daleko. Nie wiedzie. Za Chiny Ludowe. Chyba że pod 17 będzie planował. No. Nie. Musi się wyciągnąć z powrotem. No tak tego nie zrobimy. O, dobra, jedzie. Zjarzył, że to nie tu. I okej. No ale naprawę zawsze jest ciężej, tak? Taka sytuacja. Niech ciafa będzie słychać. Okej. Otwieramy naczepkę. Proszę bardzo. Cała lufa pustych łusków. Także tutaj będą puste do zrzutki, a na dokach tam na wprost będziemy prawdopodobnie ładować depot de Bosch. Taka sytuacja. Dobra, i lecimy dalej z tematem. No i rozładuneczek strzelony, zaraz wam coś opowiemy z Michałem. Michał jedzie teraz na trójkę się podstawić. A tu mamy kogo? Mareczek! Zajebiście! Jesteśmy w gościach dzisiaj u ciebie. Siema. Co tam? Dobrze, ostatni załadunek robimy. Koniec? Tak, a ja uczę kolegę Polaka małego. Tak? Od was z Dębosza? Z Dębosza jeździł na Soluwie i teraz Soluwy zaczyna na zestawie. Doszło teraz dużo. Ale bardzo, bardzo fajnie sobie radzi. Tak. Dobra, panie, panowie, my tutaj krótka bajara, zaraz się widzimy. Da. A few moments later. Dobra. Michałek tutaj sobie już zadokował jakiś czas temu. Mamy załadowane prawie pół lufy listami, ale że jest dopiero za 5,5 do 12, a my mamy faktycznie załadunek na godzinę
12.15, to jeszcze 45 minut tak czy siak musimy sobie tutaj stać i czekać. Także zrobiliśmy miejsce, bo tak popychali wózkiem, paleciakiem te wszystkie wózeczki nam do środka, poukładaliśmy ładnie, raz, dwa, trzy, cztery, 18. I co? I 45 minut teraz odstoimy sobie. I słuchajcie, jaka była akcja. Jaka była akcja. Tam, jak Michał cofał sobie na prawe lusterko, był sobie gość, podjechał też do rozładunku, taki starszy Holender. Nie wiem, Volvo chyba przyleciał. No i czekał, aż Michał wjedzie. A, że pierwszy raz wjeżdżał na prawe lusterko, no to trzy razy się wyciągał, nie? I to gościa zairytowało, bo książę przecież czekał nie będzie, wiecie o co chodzi? No, i próbował się wcisnąć na maksa za Michała. Ale widocznie poszedł po rozum do głowy i zjarzył, że jednak się nie przeciśnie. No to dał po heblach, a już miał otwarte wrota. I widocznie, nie wiem, miał źle zabezpieczone wózki, bo wyrwało mu belkę i wózki się cofły. Belka wyleciała z naczepy na asfalt, a wózki wisiały tak na 1/3, wyjechały już za rant naczepy. Panie i panowie, na całe szczęście nie jebły, ale do czego zmierzam? I gość wyskakuje z pretensjami, nie? No, coś tam, hotferdome i kurwi tam po holendersku, nie? A Michał, że się nie dał, no to wylazł od razu do gościa i się pyta, gdzie ma problem, czy ma problem, nie? Podszedł do niego i z takim tekstem. Holender tylko łeb w dół zrobił i nothing. No problem. No, taki w gorącej wodzie kopany, ale są takie pajace właśnie holenderskie. Znaczy nie tylko, bo nasi też są tacy, ale tu się akurat taki łeb trafił, któremu się bardzo śpieszyło, nie mógł poczekać minuty czy dwóch, jakby go to coś zbawiło, nie? No, a Michał wyszedł grzecznie do niego, w czym ma problem i że mówi, słuchaj, jeżdżę dopiero od tygodnia, o co ci chodzi, w czym masz problem? O, tam po angielsku, że nie ma problemu z niczym, okej. I ten, jak Michał sobie zadokował, to on za nas tam wjeżdżał, chyba dok dalej, czy dwa doki dalej i też mu belka spadła, no to polazłem, podniosłem tą belkę, wrzuciłem na pakę i mówię mu powoli, bo jedno hamowanie i cały towar leciał, miał listy, to co my teraz będziemy wieść, to miał listy, jakby te listy mu poszły, to wszystko w kopertach, Boże Święty, po towarze, towar zniszczony, no także zdarzają się tacy pacjenci, co nie mogą poczekać, śpieszy im się, widzi, że gość się uczy, to nie, to się będzie pchał na chama, się próbował przyciskać. No, a że emocje nie są dobrym doradcą, no to narobił, co narobił. Jeszcze pod nosem burczał, ale mówię krótko, bo Michał go tam sprowadził do ziemi. Taka sytuacja. Dobra, no i co? I my musimy sobie, panie i panowie, teraz stać. 45 minut. Część załadowana, na część czekamy, póki nie będzie pełnej lufy. Więc są dwie opcje, kiedy możemy wyjechać. Jakby wcześniej. Jak będziemy mieć pełną lufę i wiadomo, że już nic nam wtedy nie mogą wsadzić, no to wtedy możemy wyjechać. Jeżeli nie ma pełnej lufy załadowanej, bo na 3/4 czy tam 5 wózków brakuje, sorry, musimy na listy czekać do samego końca, do dzwona, bo zawsze może jakiś na sam koniec się jeszcze jeden wózeczek trafić i będzie słabo. Także z listami nie przyspieszycie. Jak nie macie pełnej naczepy, nie ma takiej możliwości. Taka sytuacja. Panie i panowie, ostatni klient, tutaj sobie posiedzimy, zrzuteczka w depocie, znaczy w SCB Den Bosch, tam u nas na bazie i do domciu, odstawiamy starciokę i do domu. Opa, opa, tam jest niżej jest też kondygnacja, tam jest przedupione, tak jak wam mówiłem, nie będę tam schodził, bo nie wolno tam nagrywać. Ja nie mogę, pamiętajcie, nagrywać załadunków na firmach naszych, na zewnętrznych mogę, na naszych nie mogę chodzić, w sensie z kamerą po magazynie. To mi nie jest zabronione. Ale mogę sobie nagrywać w kabinie, mogę sobie nagrywać cofanie,
plac tutaj, nie ma żadnego problemu. Także sorry, ale nie wezmę was tam na dół, ale uwierzcie mi, że jest naprawdę ciula ta lokacja tam. Zaprojektowane to w ogóle było, ta dolna kondygnacja pod solówki, nie pod zestawy i naprawdę nie jeden i to doświadczony kierowca tam auto rozjebał, tak wam powiem. Dobra, wskakujemy do fury, nie będziemy tutaj marznąć, nie? Okienko na świat, panie i panowie. Opa, opa, szyberdaszek działający oczywiście. Stary na górnym koju uwalony. Gdzieś tam Michał jest. Gdzieś jest. Siema, no siema, no jestem, czuwam, gram w szachy. Gra w szachy. Powiedz, wkurwił cię gościu, co? A, delikatnie. Delikatnie, no. O. Ale szybko ustawiony do pionu. Tak jest. Także... Tak jest. Sytuacje się zdarzają. Zdarzają się, niestety się zdarzają. Tacy pacjenci. Tak, często spotyka się smutnych ludzi, naprawdę. No, widocznie kiepskie, smutne życie goś prowadzi. Po tym jego zachowaniu to bez komentarza, na żywca, bez komentarza. Są, jak to się mówi, są ludzie, parapety i pralki automatyczne, także no, taka sytuacja. Dobra, kręcimy sobie pauzunię, czekamy sobie na ten załaduneczek jeszcze 40 minut i cio, taka sytuacja. Szybki przegląd internetu, robaczki i widzimy się po załadunku. I mamy to. Czas załadunku zleciał, dobiliśmy. W pół do pierwszej jest. Pełną naczepę listów mamy. Odjeżdżamy, zamykamy. I kierunek Den Bosch podążamy. O. Cała lufa. Trochę się czemliśmy. 40 minut. I pomogło. Taka sytuacja i od Mareczka naszego z grupy motocyklowej lokacja. Opa, zamykamy i nie ma nas, panie i panowie. Ryki tyki, super bryki. I tuńczyka gang. Cała lufa listów. Opa. Same listy, stąd wyjdziemy. Ile tego ludzi? Zwalnie. Sakra. Zaskoczyć. Jest, siedzi, musi. Pięknie uciekamy. Zrobieni, ostatni klient. I tak by było, że gdzieś na 14 dzisiaj zakończymy tą nierówną walkę. Opa. Także zleciało, nie? No. Dzisiaj za to była w sumie równa walka. No równa. Dzisiaj równa. A ty, patuj, robią to coś. To chyba rozdupili. Może gdzieś ktoś tam coś tam wdupił. Że. Ta, no płot cały ten. Może być, że jakiś kolega nie wyrobił i zawinął płot za sobą. Hehe. Bywa. I tak bywa. Dobra, panie i panowie, my się z wami żegnamy, lecimy ostatnią zrzutkę sobie zrobić i uciekamy do domciu, także do następnego.